Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie przybyłych na dzisiejszą sesję. Otwieram 52. sesję Rady Miasta Górowo i Ławeckie, przewidzianą do odbycia w dniu 29 marca, jest to dzień dzisiejszy i rozpoczynamy sesję. Witam serdecznie na dzisiejszej sesji wszystkich przybyłych radnych. Witam pana sekretarza Andrzeja Warobca, witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk. Witam również panią kierownik naszego MOPS-u, panią Agnieszkę Gorzycką i witam również inspektora Edwarda Dremucha. Szanowni państwo, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Informuję również ponadto, że wszystkim państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkami i projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję Wysoką Radę, że uczestnicząc w dzisiejszych obradach wyrażają państwo zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku, upublicznianie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań. Gdyby były problemy techniczne, wówczas głosowanie takie przeprowadzimy imiennie. Tak jak powiedziałem, jest to już nasza 52. sesja Rady Miasta i na dzisiejszy dzień porządek obrad przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Zgodnie z listą obecności, którą mam tu przed sobą, w dzisiejszych obradach obraduje 13 radnych. Brakuje pani Anny Piszczek i pana... Jest. Januszczak. Przepraszam bardzo, to są dwie Anie oczywiście. Jest Anna Januszczak, jest nieobecna, pani Anna Piszczek jest jak najbardziej i brakuje pana Komorowskiego. Osoby wymienione usprawiedliwiły swoją nieobecność. Porządek na dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Przedstawienie porządku obrad, to właśnie w tej chwili następuje. Przyjęcie protokołu z 51. sesji Rady Miasta. Informacja z prac burmistrza między sesjami, ale tu mam informację, że od pana sekretarza, że pana burmistrza nie będzie, jest na wyjeździe. Tak jest, więc tego punktu nie będzie dzisiaj. Informacji z prac burmistrza między sesjami. Za to kolejne wszystkie punkty będą realizowane. I mamy do przedyskutowania zaopiniowanie pisma komendanta powiatowego policji w Bartoszycach w sprawie zakupu żarówek do komendy w Górowie, zaopiniowanie pisma komendanta policji w Bartoszycach w sprawie zakupu samochodu, zaopiniowanie pisma Górowskiego Klubu Krasowia w sprawie dofinansowania, zaopiniowanie pisma komendanta, Komitetu Społecznego Razem z Ukrainą z Bartoszyc w sprawie pomocy finansowej, zaopiniowanie pisma Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w sprawie zakupu karetki. Mamy również informację w sprawie zbiorczej średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2022 rok. Mamy również zaplanowane sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Górowie i Ławeckim za rok 2022. Również z Domu Kultury jest informacja Ferie w mieście. Mamy również ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach za 2022 rok i mamy do zaopiniowania 5 uchwał. To będzie pierwsza uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-35, dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2023, ustalenia górnych stawek opłat poszczególnych ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Mamy również uchwałę dotyczącą przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo i Ławeckie. Mamy również uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim i tradycyjnie punkt ostatni, wolne wnioski i zapytania.
Tak, Wysoka Rado, przedstawia się dzisiejszy porządek dnia i porządek naszej dzisiejszej sesji. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do przedstawionego porządku? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań, paniów radnych jest za przyjęciem porządku dnia w wersji przedstawionej przeze mnie, zechce zagłosować. Dziękuję. Porządek dzienny dzisiejszy został przyjęty jednogłośnie. Wysoka Rado, przechodzimy do realizacji już naszych punktów i punkt trzeci brzmi przyjęcie protokołu z 51. sesji Rady Miasta. Porządek obrad, protokół był przesłany Państwu na skrzynki, jest również do wglądu w Biurze Rady. Czy ktoś z Państwa radnych miałby uwagi do protokołu z 51. sesji Rady Miasta? Nie widzę. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 51. sesji Rady Miasta, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. W tej chwili przechodzimy do punktu piątego. Nie ma informacji z prac burmistrza, za to mamy punkt mówiący zaopiniowanie pisma komendanta powiatowego policji w sprawie zakupu żarówek na potrzeby naszego komisariatu. Temat ten był poruszany na naszych komisjach i bardzo proszę pana przewodniczącego komisji do spraw finansów, pana Rochunia, do wyrażenia opinii komisji. Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałbym poinformować, że Komisja Budżetu negatywnie zaopiniowała ten wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy problemy techniczne jakieś małe. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do tego punktu? Nie widzę. Pani Kasiu, zaopiniowanie poprzez głosowanie. Poprzez głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za odmownym załatwieniem pisma w sprawie zakupu żarówek na potrzeby Komisariatu Policji w Górowie Łowieckim, zechce zagłosować zgodnie z postanowieniami komisji. Za odmownym załatwieniem. A tu jest inaczej. Czyli tak, jeżeli odmowa. Zgodnie z opinią komisji, zgodnie z komisją komisji do spraw finansów. To jest inaczej sformułowane, zaopiniowanie pisma. Stanowisko komisji, Wysoka Rado, jest negatywne. I moje pytanie brzmi, kto jest za negatywnym zaopiniowaniem pisma komendanta policji? Tak. Dziwnie to wyszło. Jakiś problem mam techniczny. Już jesteś, dobrze, już jestem. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 12 radnych jest za negatywnym zaopiniowaniem pisma komendanta. Jedna osoba ma głos przeciwny. Dziękuję bardzo. Opinia jest negatywna w sprawie zakupu żarówek. Mamy również kolejne pismo pana komendanta policji w Bartoszycach w sprawie zakupu samochodu. Temat ten był już kilkakrotnie przed naszą komisję i Wysoką Radę debatowany. Również poproszę pana Rochunia jako przewodniczącego Komisji Spraw Finansów o przedstawienie stanowiska. Tak jak obiecaliśmy już w 2022 roku, podtrzymujemy stanowisko,
W kwocie mamy zabezpieczoną kwotę 35 tysięcy i podtrzymujemy tą kwotę, że chyba że nam wyjdzie jakiś inny montaż przy zapłacie za wóz strażacki, który wyniesie ponad 1 000 000 zł, ale jak na tą chwilę to wszystko idzie zgodnie z, także pozytywnie opiniujemy to zapytanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi w tym temacie? Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. To ja dopytam, o co chodzi z tym montażem z wozem strażackim, bo jaki wpływ ma wpłata na samochód z policyjny z wozem strażackim? Poprosimy pana sekretarza, dlatego że ma tu bieżące informacje. Mamy dostać wóz strażacki, który kosztuje ponad 600 tysięcy, ale szczegóły bardzo proszę pana Andrzeja Warobca. Na początku chciałem wytłumaczyć pana burmistrza, że udał się na komitet monitorujący funduszy unijnych na przyszły okres budżetowania, dlatego tutaj nie może być z nami. A odnośnie pytania, chodzi o to, że mamy jeden budżet. Jeżeli wóz strażacki będzie droższy niż założona kwota, więc będziemy musieli szukać dodatkowych pieniążków. Także jakby w tym kontekście wóz strażacki i pojazd policyjny może się połączyć w jeden wydatek, ale to zobaczymy jeszcze, jak się potoczy przetarg. Nie, to ja dopytam, bo te 35 tysięcy mieliśmy już zabezpieczone w tamtym roku, więc nie rozumiem, jak to się ma teraz do wozu strażackiego. W tamtym roku było zabezpieczone, a w tym roku mamy nowy budżet na 2023. To są nowe. Ale w nim również te pieniądze przeszły, były zabezpieczone, więc one nie powinny mieć nic wspólnego z wozem strażackim. Ale w tym budżecie na 2023 rok nie było wozu strażackiego. Mhm. Tak? Jeżeli wóz strażacki będzie kosztował więcej, bo teraz, nie wiem, przetarg już został chyba rozstrzygnięty, zdaje mi się, otwarty. Jeżeli zabraknie tych pieniążków, a wiem z nieoficjalnych informacji, że policja też ma trudności z nazbieraniem tych pieniążków na swój wóz policyjny, więc jeżeli oni nie nazbierają wszystkiego, więc te środki będziemy mogli my wykorzystać, tak? Więc jeżeli mi zabraknie 600 tysięcy, trzeba będzie mieć 630, no to ja będę musiała skądś te 30 wziąć, tak? To jest tylko na tą chwilę, dlatego że nie wiemy, czy komisariat, czy policja nazbiera u siebie środki. Tak, we wniosku policji była jasna informacja, że mają wszystkie środki zabezpieczone i brakuje tylko te 35, które tak, my we wniosku dołożyć. Jest tak zapisane, natomiast no mówię, z nieoficjalnych źródeł wiem, że są kłopoty. Na dzień dzisiejszy tak, oczywiście 35 tysięcy jest w budżecie, jak najbardziej. Proszę bardzo, pan radny Maciej Chorak z zapytaniem. To ja mam w takim razie pytanie, czyli w przypadku, gdy policja uzbiera środki na zakup pojazdu służbowego i równorzędnie będzie zakup wozu strażackiego za tą wyższą kwotę, to rozumiem, że jedno na drugie nie będzie wpływało, bo tutaj kwestia ze strony policji będzie wywiązanie się, że tak powiem, z tego wniosku i nie będzie w żaden sposób to kolidowało. Tak, jeżeli policja wywiąże się ze swojego, jakby ze swoich założeń, to no, będziemy musieli szukać tych dodatkowych pieniędzy gdzie indziej. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że pytania zostały rozwiane. Przechodzimy do przegłosowania. Jest pismo komendanta w sprawie zakupu samochodu na potrzeby komendy powiatowej policji w Bartoszycach. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym zagłosowaniem i zaopiniowaniem tego pisma w kwocie 35 tysięcy, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Pismo pana komendanta powiatowego w sprawie samochodu zostało zaopiniowane pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do zaopiniowania pisma Górowskiego Klubu Sportowego Kresowia. Klub Kresowia zwrócił się z prośbą o dofinansowanie i zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowych na działalność sportową. I poproszę pana przewodniczącego również do spraw finansów, pana Łukasza Rochuń, o przedstawienie sytuacji na poziomie Komisji do spraw finansów. Tutaj Urząd Dłużej Kresowia podlega pod
pod ośrodek kultury i wiem, że w ośrodku kultury są zabezpieczone takie pieniądze dla Kresowi, także... Bardzo proszę, dziękuję. Pani Radna Antochów. To tutaj pan przewodniczący powiedział, że są środki zabezpieczone. No może nie do końca takie, tak? Bo była na komisji pani dyrektor ośrodka i ona owszem ma zabezpieczone środki, ale to nie są takie, jakie klub Kresowia chce, ponieważ klub Kresowia nie złożył w odpowiednim czasie wniosku. No po prostu przespali sprawę, tak? No ale jakieś tam pieniążki są zabezpieczone po części. No dalej będziemy patrzeć, będą pieniądze, po prostu będą, tak? Czyli mamy zabezpieczone środki do wysokości tego, co tam pani dyrektor założyła. Na tyle, tak? Dziękuję. Ta informacja jest precyzyjna, bo takie słowa tutaj padły. Ja tylko mam tu przed sobą właśnie pismo. Klub Sportowy Kresowia chciałby na swoją działalność dostać dofinansowanie w kwocie 35 tysięcy na transport i 14 tysięcy na wynagrodzenia trenera. Jest to tutaj w sumie prawie 50 tysięcy. I tyle tutaj miasto nie może zabezpieczyć, jednak pewna kwota pieniędzy będzie zabezpieczona z poziomu ośrodka kultury, na który tutaj pani dyrektor obiecała te pieniądze przeznaczyć. Zgłasza się pan Łukasz. Bardzo ja proszę. Tylko dopytam w sprawie tego pisma, bo no jeżeli komisja się zgodziła na tą kwotę, którą tam klub Kresowia wnosi, to czyli głosujemy za tą kwotą, która tam jest pisana. No nie może być tak, że my głosujemy za jakąś kwotą, a na przykład MDK powie, że no, pani dyrektor MDK-u powie, że nie, że jednak 10. No, albo my głosujemy za taką kwotą, albo my za inną głosujemy. Generalnie sytuacja a później czy taka... pieniądze będą, czy nie, no to mi się wydaje, to już jest problem pani skarbnik, dyrektorki, żeby te pieniądze po prostu w budżecie znaleźć, tak? Generalnie sytuacja przedstawia się w ten sposób, szanowna Rado, proszę o ciszę, że pieniądze, o które prosi klub Kresowia, nie otrzyma, bo tyle miasto nie ma, ale jednocześnie klub Kresowia jest dla nas ważnym ośrodkiem, reprezentuje miasto, młodzież, sport i pewne środki finansowe w granicach, które Dom Kultury posiada, będzie przeznaczone i być może będzie to w okolicach nawet oczekiwania klubu Kresowia. Pan radny Chorak się zgłasza. Czyli rozumiem, że podczas głosowania głosujemy fizycznie za negatywnym, że tak powiem, zaopiniowaniem tego pisma z uwagi na to, że miasto jako nas z budżetu nie stać na dofinansowanie w takiej kwocie, jakiej jest złożona propozycja tak przez że pismo klub sportowy. Będzie dosłownie będzie pismo załatwione negatywnie, bo tej kwoty Kresowia nie otrzyma, ale pewne środki, proszę o ciszę. Jeżeli chodzi o szczegóły, o sedno sprawy, możemy tak to sprawę rozumieć, że pismo będzie załatwione negatywne, bo tych pieniędzy w tej kwocie Kresowia nie otrzyma, ale jednocześnie pewną kwotę pieniędzy, którą Dom Kultury przeznaczy, dofinansowanie będzie. I bardzo możliwe, że to będzie w tych okolicach właśnie. Radna Antochów, bardzo proszę. Bo no, ja sobie tutaj zapisałam, tak, wynotowałam z panią dyrektor, rozmawialiśmy i tam nawet miała być jakaś informacja, miał się ktoś z Kresowi, nie wiem, czy prezes, czy ktoś z panią dyrektor skonsultować, mieli to przegadać i miało być to po prostu, no, u nas to brzmiało, że do wysokości zabezpieczonych środków na tę chwilę, tak, czyli do, myślę sobie, do jakiegoś połowy roku, a później no po połowie roku zwykle tak bywa, że gdzieś tam pani skarbnik robi jakieś przeliczenia i te pieniądze pewnie się znajdą, tak? No tutaj jest to zapytanie może źle sformułowane i teraz nie wiadomo, jak do tego się odnieść, bo nie wiem, pan prezes chyba się z panią dyrektor nie skontaktował i do nas ta informacja nie wróciła w takiej formie, w jakiej chcieliśmy, żeby wróciła. Dziękuję. Jeszcze tu się zgłasza pan nauczyciel WF-u zainteresowany tą sprawą. Bardzo proszę. Pan Gajdamowicz. Bardzo dziękuję. Ja chciałem zwrócić uwagę, że rozmawialiśmy też ponownie na Komisji Oświaty ostatnio na ten temat. Jest ustalone tak, że jak najbardziej pismo jest zaopiniowane pozytywnie i tak było też na Komisji Budżetu, ale wyglądać to będzie w następujący sposób, tak jak rozmawialiśmy też z panem burmistrzem, że trzeba będzie być może po pół roku wprowadzić jakieś zmiany do budżetu, jeżeli chodzi o ośrodek kultury. Także tam nie było, że to było coś tam pocięte, niepocięte, tylko po prostu zaopiniowane te pismo zostało pozytywnie, ale jeżeli będą, że tak powiem, niezbędne, trzeba będzie podjąć jakieś środki dotyczące zmiany budżetu w ośrodku kultury, to wtedy będziemy na ten temat dyskutowali. Tak to wyglądało. Także, a czy był pan prezes, czy nie był, to nie możemy, nie możemy
możemy tutaj dyskutować, chyba był, chyba nie był, no to już jest między panią dyrektor a prezesem dyskusja, tak? Dziękuję. Pani Alina Wierzbowska. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w poniedziałek odbyła się Komisja Oświaty i w tym dniu, do tego dnia pan prezes się nie pojawił i bardzo bym prosiła, żeby takie wnioski były składane o czasie, czyli do końca września bieżącego roku, żeby później nie było takich problemów, jak mamy teraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że gorący temat piłkarski. Proszę bardzo, pan radny. Znaczy ja chciałem tylko jakoś to wszystko w całość zebrać, bo my to dyskutujemy, co będzie i co będzie, ale my głosujemy dzisiaj nad konkretnym wnioskiem na 49 tysięcy. I my głosujemy na tak, a potem ewentualnie będziemy zastanawiać, co z tym zrobić, tak? My głosujemy nad konkretnym wnioskiem, więc nie ma sensu dyskusja, co będzie później, tak? Wniosek jest na 49 i my głosujemy za tym jednym wnioskiem, nie, dobrze, nie wnikajmy. Zamykam dyskusję. Pan radny Chorak jeszcze. Ja na koniec mam jeszcze tylko jedno pytanie, bo to najważniejsze osoby powinniśmy zapytać, czy w ogóle jesteśmy w stanie udzielić takiego dofinansowania, jeżeli chodzi o budżet. Chodzi mi tu o panią skarbnik. Czy jakiekolwiek środki wyczarujemy bez zaciągnięcia, że tak powiem, kredytu, aby takie środki przekazać dla klubu piłkarskiego? Proszę bardzo, pani skarbnik. Na dzień dzisiejszy w czarowanie się nie będę bawić. Na dzień dzisiejszy takich pieniędzy nie wyczaruję. To, co jest w budżecie Ośrodka Kultury, to jest w budżecie Ośrodka Kultury na chwilę obecną. I no i tyle. Zamykam dyskusję. Zamykam dyskusję. Szanowna Rado, proszę o ciszę. Jeżeli chodzi, czytając to literalnie, więc moja opinia jest taka, że te pismo załatwiamy negatywnie, bo na tą chwilę nie możemy zabezpieczać 49 tysięcy, ale jednocześnie skłaniamy się do klubu Kresowia i w miarę naszych możliwości na poziomie pieniędzy, które są w Domu Kultury, takie pieniądze będą przeznaczone. I takie widzę rozwiązanie tej sprawy, że te pismo załatwiamy negatywnie, jednocześnie z deklaracją złożoną przez panią dyrektor Domu Kultury, która na te środki wyasygnuje pieniądze. Pismo jest zredagowane w sposób negatywny, natomiast później każdy głosuje jak uważa. Zgłasza się pan radny Bachanowicz. Czyli rozumiem, że opinie wszystkich komisji są pozytywne, za pozytywną zaopiniowaniem tego pisma. Natomiast teraz pan przewodniczący wnioskuje o to, żeby było negatywnie, tak, zaopiniowane te pismo. Tak. Więc kto z pań i panów jest za negatywnym zaopiniowaniem pisma Kresownia w punkcie dotyczącym 49 tysięcy. No. Mieliśmy głosować nad opiniami komisji, a nie opinią prywatną pana przewodniczącego. Jeżeli można, ja chciałem, proszę państwa, tu jest punkt zaopiniowanie pisma Górskiego Klubu Sportowego Kresowia. Pismo dostaliśmy, znamy treść tego pisma, co tam w tym piśmie zostało zawarte i teraz państwo decydują, czy chcą państwo dofinansować, czy państwo nie chcą dofinansować i każdy głosuje indywidualnie według swojej woli. Także tutaj ja jestem jak najbardziej za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku. Dziękuję. Jest bardzo duży galimatias, bo tutaj kwota jest bardzo precyzyjna zapisana. Jeżeli będziemy głosowali za tym pismem, więc zobowiązujemy się do 49 tysięcy. Pani radna Antochów. Ja nie wiem, moje zdanie jest takie, że na coś innego się umawialiśmy. Miał się pan prezes z panią dyrektor skonsultować. Miała do nas wrócić informacja zwrotna, nie wiem, w innej formie, z inną kwotą na tą chwilę. Więc ja na tą chwilę się po prostu wstrzymam do czasu, kiedy się tam, że tak powiem, dogadają, ogarną. Bo dla mnie tutaj ani tak, ani nie pasuje. Więc powinno być inaczej w tym momencie sformułowane pismo, tak? Bo ja sobie tu zapisałam do wysokości zabezpieczonych środków, więc ja to tak rozumiem, a nie dostaliśmy od pani dyrektor informacji zwrotnej, więc ja się na tą chwilę po prostu wstrzymam. Dziękuję. Dziękuję. Pani Grażyna Sawicz zgłasza się jeszcze. Duże emocje. Według właściwości ja bym to pismo skierowała jeszcze raz do pani dyrektor i to w zasadzie ona. No. Ja rozumiem.
Sytuacja w tej chwili jest taka, że rzeczywiście mówimy o pieniądzach jakichś tutaj urojonych, bo pani kierownik Domu Kultury o jakichś pieniądzach mówi, ale nie wiemy jakiej kwotę. W związku z powyższym stawiam wniosek o przekazaniu tego pisma jeszcze raz do pani dyrektor Domu Kultury, która określiłaby konkretne wysokości, jakie jest w stanie zagwarantować. Bo tutaj pismo mówi o 49 tysiącach, jeżeli pozytywnie załatwimy to pismo, więc pani skarbnik będzie musiała znaleźć 49 tysięcy. Panie przewodniczący, jeżeli mogę. Nie wiem, jaki cel jest przekazywania pisma do pani dyrektor Ośrodka Kultury z uwagi na to, że to pismo już tam było, a z drugiej strony my podejmujemy uchwałę o tym, czy te pieniądze rzeczywiście z budżetu miasta przeznaczamy, czy nie, i w miarę możliwości, więc powinniśmy zagłosować moim zdaniem teraz na określenie, że tak powiem, stanowiska komisji, które były do tego pisma, i każdy oddaje głos po prostu w taki sposób, jaki chce. Tak uznaję, tak jest moje zdanie. A tutaj odsyłanie ponownie pisma do pani dyrektor, no to jest bez sensu. Pani dyrektor określiłaby konkretne pieniądze, jakie jest w stanie załatwić. Te pismo, jeszcze raz powtarzam, w tej wersji te pismo należałoby załatwić pismo negatywnie, bo nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć 49 tysięcy zgodnie z oczekiwaniami. Jeżeli mogę. Bardzo proszę. Ja chciałbym przypomnieć, że głosowaliśmy nad porządkiem obrad. Te pismo jest w porządku obrad i dzisiaj musimy te pismo zaopiniować negatywnie bądź pozytywnie, i to radni już wyrażył swoje stanowisko poprzez głosowanie. I nie widzę tutaj sensu z powrotem cofania tego pisma do pani dyrektor, ponieważ ten okres od ostatnich posiedzeń komisji do dzisiejszej sesji troszkę minął i tutaj jest błąd, że nie mamy dzisiaj na sesji konkretnych kwot, które powinniśmy dzisiaj już znać. I to był błąd, a dzisiaj powinniśmy zagłosować nad tym pismem, pozytywnym lub negatywnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W tym momencie już zamykam definitywnie tę dyskusję. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym załatwieniem pisma i zabezpieczeniem środków w wysokości 49 tysięcy na działalność Klubu Kresowni? Zechce zagłosować. Za przyjęciem, bardzo proszę. Jestem za pozytywnym, ponieważ nie działam. Dobrze, dziękuję. Za pozytywnym załatwieniem tego pisma w kwocie 49 tysięcy jest czterech radnych, pięciu radnych, bo tutaj mamy problemy techniczne, jest pięciu radnych. Jedna osoba się jest przeciwna i siedem osób się wstrzymało. Pismo zostało niezałatwione. Pismo będzie jeszcze raz procedowane, tak jak mówiliśmy. No w tym momencie faktycznie jest to sytuacja kuriozalna, bo pięcioma głosami to przechodzi. Dobrze, pismo zostało załatwione pozytywnie, czyli dofinansowanie jest, ale w jakiej kwocie, tego nie wiemy. Także pani skarbnik, mądrością Rady 49 tysięcy pani przeznaczy na działalność Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do dalszej programu naszego dzisiejszej sesji. Kolejnym punktem jest punkt zaopiniowanie pisma Komitetu Społecznego Razem z Ukrainą. Jest to Komitet Społeczny z Bartoszyc w sprawie pomocy finansowej. Tutaj również ten temat był poruszany na Komisji do Spraw Finansów i bardzo proszę pana przewodniczącego Rochunia o przedstawienie sytuacji. Odnośnie tego pisma Komisja Budżetu negatywnie zaopiniowała, tłumacząc tutaj temat, to my tu na naszym terenie też prowadzimy dużo zbiórek, już mamy za sobą dużo zbiórek, dużo aut pojechało z pomocą, także na własnym podwórku też wysyłamy wszelaką pomoc na Ukrainę, także dlatego jest pismo odmowne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do tego punktu?
Dziękuję bardzo. Stanowisko komisji jest takie, że w tym momencie nie przeznaczymy pieniędzy na komitet społeczny, tak, dlatego tak jak mówił, nasz ratusz bardzo aktywnie uczestniczy w pomocy na Ukrainie. Tutaj pan sekretarz może kilka słów powie, jak to wygląda, ile transportów pojechało. Bardzo proszę. Tak jak wspomnieli państwo radni, samorząd miasta, mieszkańcy wspomagają pomoc humanitarną na Ukrainę. Było koordynowanych kilka konwojów humanitarnych z miasta Górowo do naszych partnerów, do miasta Chorochił. Także realizujemy to zadanie, więc nie musimy korzystać z przekazywania środków dla innych podmiotów. We własnym zakresie wykorzystamy to dla naszych partnerów. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za negatywnym załatwieniem tego pisma zgodnie ze stanowiskiem komisji, zechce zagłosować. Jeżeli można, panie przewodniczący, bo tutaj troszeczkę dzisiaj mamy taki lekki miszmasz, że tak powiem, tutaj mi podpowiada radny. Jeżeli mamy pismo, zaopiniowanie pisma Komitetu Społecznego razem z Ukrainą z Bartoszyc w sprawie pomocy finansowej, to powinniśmy głosować konkretnie nad tym, to co tutaj mamy, czyli jeżeli nie, czyli jeżeli ja wysłuchałem tu opinii Komisji Budżetu i ona, że tak powiem, zaopiniowała to negatywnie, no to ja też muszę tutaj, też muszę tutaj negatywnie odnieść się do tego wniosku, czyli tak. Ja na takiej zasadzie, prawda? Tak. Także nie sugerujmy się jakby tytułem tego, co mówi tutaj przewodniczący komisji. Tu mamy konkretne tytuły uchwał i na tym musimy się skupić. Ten sam przypadek był przy żarówkach. Zwracałem na to uwagę, ale niestety nikt mnie nie słuchał. Szanowni państwo, dzisiaj jest jakiś dzień dziwny. Przesilenie wiosenne następuje chyba tutaj. Jeszcze raz powiem. Ode mnie taka prośba, jeżeli następnym razem w porządku obrad mamy opiniować stanowisko komisji, czyli kwestia niech w punkcie będzie zawarte głosowanie nad projektem uchwały komisji dotyczącej pisma i tyle, a kwestia tutaj mamy zaopiniowanie bezpośrednio pisma, które wpłynęło bez względu na to, czy komisja opiniowała to pozytywnie czy negatywnie. Tak ode mnie prośba nad projektem uchwały, żebyśmy głosowali, a nie nad kwestią pisma samego. I moje pytanie, czy możemy wrócić do głosowań poprzednich, bo tam też jest błąd. Nie możemy już. Więc kupiliśmy żarówki dla policji w ten sposób. Nie kupiliśmy żarówek. Proszę o zagłosowanie pana Macieja Choraka, bo brakuje jeszcze. Mogę coś powiedzieć? Pismo zostało zaopiniowane negatywnie. Nie będzie pomocy dla Komitetu Społecznego razem z Ukrainą z Bartoszyc. Takie jest stanowisko Rady. To jest tak głosowanie? To jest tak. Pozytywnie. To jest zaopiniowane pozytywnie. Ja jeśli mogę dwa słowa, bo tak, mamy napisane w zaopiniowanie Komitetu Społecznego razem z Ukrainą z Bartoszyc w sprawie pomocy finansowej. A przewodniczący tutaj Komisji Budżetowej czyta to tak jakby odwrotnie, tak? Dlatego dla nas to było taki miszmasz, tak jak powiedział kolega Rafał, to samo było z żarówkami. My po prostu powinniśmy się odnosić do tego, co mamy tutaj, a nie do tego, co mówi przewodniczący. No on to zaopiniował negatywnie i powinniśmy my tak samo, a nie tutaj. Tak, tak, to tak powinno być. Bardzo proszę, pan radny Bachanowicz. W mojej ocenie powinniśmy głosować za tym, jaki projekt uchwały przedstawia pan przewodniczący Rady Miasta. Rady Miasta, czyli pan przewodniczący Rady Miasta przedstawia projekt uchwały. Kto jest za negatywnym zaopiniowaniem pisma i wtedy głosujemy tak lub nie. I takie pytanie było, kto jest za negatywnym zaopiniowaniem pisma. W porządku obrad jest ogólne stwierdzenie, czyli zaopiniowanie pisma i teraz pan przewodniczący przedstawia. Zaopiniowanie pisma, a moje pytanie brzmiało. Dokładnie. I powinniśmy głosować nad pytaniem przewodniczącego Rady Miasta.
I pytanie moje było właśnie takie. Kto jest za negatywnym zaopiniowaniem? Pytanie jest bardzo proste i trzeba się wypowiedzieć, czy jesteśmy za pozytywnym, czy za negatywnym. I moje pytanie dotyczyło, kto jest za negatywnym zaopiniowaniem pisma, bo takie było stanowisko komisji. Tak. I w tej chwili za negatywnym zaopiniowaniem tego pisma jest 11 radnych, 2 radnych jest przeciw. Dziękuję bardzo. Kolejne pismo również tutaj do nas wpłynęło i również będzie dotyczyło dofinansowania i chodzi o pieniądze, dlatego że jak chodzi o pieniądze, są emocje i w tej chwili będziemy dyskutowali nad zaopiniowaniem pisma Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w sprawie zakupu karetki. Tutaj również wpłynęło pismo z naszego właśnie, naszego szpitala, gdzie zwracają się o pomoc w zakupie karetki na potrzeby działalności powiatu. Szacunkowa wartość tego samochodu wynosi 550 tysięcy i to jest uzasadnienie do tego pisma. Pismo dotyczy zaopiniowania pisma Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w sprawie zakupu karetki. Również poproszę pana przewodniczącego Komisji Spraw Finansów, pana Rochunia, o przedstawienie tego stanowiska klubu, przepraszam, Komisji do Spraw Finansów. Komisja Budżetu też negatywnie opiniuje to pismo. W uzasadnieniu jest tak, że na pewno gdybyśmy nie zakupywali tego wozu strażeckiego, pewnie byśmy się pochylili nad tym tematem. Ale niestety no, mamy ten wydatek, jaki mamy. On też będzie służył mieszkańcom, też będzie służył pomocy i ratowaniu życia ludzkiego, więc negatywnie opiniujemy tutaj to pismo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest to stanowisko naszej Komisji do Spraw Finansowych. Czy ktoś z państwa miałby w tym temacie jakieś uwagi? Rozmawiamy o zaopiniowaniu pisma szpitala w sprawie zakupu karetki. Mogę zapytać z drugą stronę, tak jak tutaj sugerują niektórzy radni, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem pisma Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w sprawie zakupu karetki? Tylko zastanówcie się teraz, żebyśmy tutaj nie musieli 550 tysięcy. Bardzo proszę. Chciałbym zaproponować, aby w przyszłości nie pojawiały się takie sytuacje, i żeby tak jak to się odbywa na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, jeżeli wpływa jakiś wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, to Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia, czyli tutaj właściwa komisja powinna przedstawić projekt uchwały, który sugeruje, który mówi za lub przeciw i powinniśmy właśnie nad tym projektem uchwały głosować. A teraz to jest właśnie taki troszkę powstał galimacjas, nie wiemy nad czym głosujemy, bo rzeczywiście jeżeli ktoś weźmie porządek, przeczyta pismo i później zobaczy nasze głosowanie, no to wygląda tak, jakbyśmy głosowali za. A w rezultacie no, trzeba by było odsłuchać sesję, żeby wyszło to, że jesteśmy przeciw temu. Także no, powinny być projekty uchwały przez właściwe komisje merytoryczne stworzone. Dziękuję bardzo. Pan radny Gajdamowicz się zgłasza. Dlatego na dzień dzisiejszy my opiniujemy te pisma, które tu mamy. Tak? I teraz jeżeli mamy tutaj zaopiniowanie pisma Szpitala Powiatowego, to skoro chcemy je odrzucić, to jesteśmy na nie. Chcemy je przyjąć, to jesteśmy na tak. Także opiniujemy konkretne pismo, czy je przyjmujemy, czy je odrzucamy i sprawa jest zamknięta. Dziękuję. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji do Spraw Finansów i moje pytanie brzmi w ten sposób. Kto jest za negatywnym zaopiniowaniem pisma w sprawie dofinansowania pomocy w sprawie zakupu karetki zgodnie ze stanowiskiem Komisji do Spraw Finansów? Kto jest za negatywnym stanowiskiem? Kto jest za negatywnym załatwieniem pisma? Bardzo proszę. Tak jak stanowiła to komisja, bo tak głosujemy od dłuższego czasu, tak jak stanowi wiodąca komisja. Kto jest za negatywnym załatwieniem? Pytanie jest proste. Kto jest za negatywnym załatwieniem? Pan Andrzej.
w piśmie, w harmonogramie mamy zaopiniowanie. Zaopiniowanie może być negatywne bądź pozytywne. Jeżeli jest negatywne, głosujemy za negatywnym. Kto ma chęć, może głosować odwrotnie, ale zaopiniowanie jest zawsze albo takie, albo takie. I dlatego przewodniczący zadaje te pytanie, czy ktoś jest za negatywnym. Jak jest, to niepotrzebnie już tutaj dalej rozkminia się ten temat. Dziękuję bardzo. Kto jest za negatywnym i za negatywnym załatwieniem tego pisma? Jest 11 osób, jedna osoba się wstrzymała i jedna osoba jest przeciw. Pismo zostało załatwione negatywnie. Dziękuję bardzo. W tej chwili przechodzimy, również mamy sprawy finansowe, dlatego są to emocje i w tej chwili będziemy rozmawiali na sprawozdaniu zbiorczym z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2022. I bardzo proszę tutaj panią przewodniczącą do spraw oświaty, kultury, panią Wierzbowską o zaprezentowanie stanowiska w tej sprawie. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie zbiorcze z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanowisko komisji jest pozytywne. Pani Kasiu, co robimy z tym? Tutaj nie ma tutaj... Głosujemy również tutaj. Kto jest za pozytywnym załatwieniem sprawozdania, przyjęciem sprawozdania z działalności, z wykonania planu sprawozdania średnich wynagrodzeń nauczycieli? Zechce zagłosować. Prosimy jeszcze pana radnego Choraka. Dziękuję bardzo. Sprawozdanie zbiorcze z wysokości średnich wynagrodzeń zostało przyjęte pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnego punktu. To jest punkt, w tej chwili będzie 12, to będzie 10, tak? Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury. 10 punkt brzmi inaczej. Informacja o wykonaniu budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaraz, przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, mam tutaj inną wersję. Informacja o wykonaniu budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022. Proszę o ciszę. Informacja z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022. Nasza pani kierownik była na poszczególnych naszych komisjach. Mamy również tutaj dzisiaj również panią kierownik i poprosimy również o przedstawienie kilku cyfr, jak wykonanie tego budżetu było, na co się skupiliście i jak to wyglądało. Bardzo proszę panią kierownik Gorzycką. Dzień dobry, witam państwa. W 2022 roku zadania realizowano zgodnie z planem budżetowym. Nie zanotowano problemów, które nie pozwalałyby nieść pomocy osobom potrzebującym. Tutaj w tym sprawozdaniu zostało państwu przekazane szczegółowo, jakie zadania realizujemy, na co ponieśliśmy wydatki i w jakich procentach one zostały poniesione. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych miałby pytania do sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pani i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności i wykonania? Nie głosujemy tego. Dobrze.
Punkt 11. Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury. Tutaj również pani kierownik Domu Kultury była na poszczególnych komisjach, przedstawiała te sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury. Bardzo szczegółowo zostało to rozpisane, na jakie cele i na jakie środki zostały to pieniądze spożytkowane. Czy ktoś z państwa miałby uwagi odnośnie sprawozdania z działalności planu finansowego Ośrodka Kultury? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania, bo tu widzę już maszyna losująca już to przedstawia na planszy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem pozytywnym sprawozdania z działalności wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt dotyczy również Ośrodka Kultury. Jest to przyjęcie informacji Zima w mieście. Również tu pani dyrektor kultury przedstawiła informację, jak to wyglądały ferie zorganizowane przez Dom Kultury. Czy ktoś z państwa miałby do tego uwagi? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad tym porządkiem. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania Domu Kultury z działalności Ferie w mieście, zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na jednego pana. Jest. W głosowaniu wzięło udział, tak jak widać, 13 radnych jednogłośnie. Sprawozdania z działalności Ferie w mieście zostały przyjęte. Mamy tutaj przed sobą kolejny punkt. Jest to punkt dotyczący działalności naszego Komisariatu Komendy Powiatowej w Bartoszycach za rok 2022. Duże opracowanie przedstawione przez Komendę Powiatową. I tutaj wiodącą komisją była Komisja Gospodarki Mieszkaniowej. Poproszę pana Czesława Antonowicza o przybliżenie tego tematu. Witam państwa bardzo serdecznie. Komisja Gospodarki Komunalnej pochylała się nad oceną stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach za rok 2022. Wnikliwie żeśmy to analizowali, całą tą sytuację, i żeśmy pozytywnie zaopiniowali stan bezpieczeństwa na terenie Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do tego tematu? Nie widzę. Także ocena stanu bezpieczeństwa opracowanie do nas tutaj przesłane jest rzeczywiście bardzo szczegółowe. Na wykresach poszczególne widać, jak to tutaj policja pracowała w całym roku 2022. Rozumiem, że jest to ocena do wiadomości, pani Kasiu. Także stwierdzam, że Rada Miasta Górowo i Ławeckie przyjęła do wiadomości ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej w Bartoszycach za rok 2022. W tej chwili, Szanowna Rado, przechodzimy do zaopiniowania uchwał. Mamy tych uchwał 5. Pierwszą uchwałą jest uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Górowo i Ławeckie na lata 2023-35. I poprosimy panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk, o przybliżenie tego tematu. Tak, proszę państwa, zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 przedstawia się następująco. Dochody ogółem zwiększono o 1 277 700 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 151 990 zł, a majątkowe o 125 710. Wydatki ogółem zwiększono o 1 877 700 zł, z czego wydatki bieżące o 1 151 990, a majątkowe o 725 710 zł.
Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianie wynosi 4 515 340 zł. W wieloletniej prognozie finansowej naszego miasta przychody zwiększono o 600 tysięcy, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 087 046 zł. Rozchody nie uległy zmianie. Na tą chwilę nadal wskaźnik 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony, natomiast spłaty zostały rozciągnięte tych kredytów i pożyczek bądź emisji obligacji planowanych do zaciągnięcia w tym roku. Zostały zaplanowane do spłaty od roku 2031 do roku 2035. I tak przedstawia się WPF-ka. Dziękuję. Szczegółowo te wszystkie zmiany dotyczące tego zagadnienia pani skarbnik przedstawiała na naszych komisjach. Czy ktoś z państwa miałby pytania jeszcze do tego zagadnienia? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania uchwały dotyczącej zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowa i Ławeckie na lata 2023-35 w wersji przedstawionej przez panią skarbnik. Zechce zagłosować. Czekamy jeszcze tutaj na jeden głos. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do drugiej uchwały, która dotyczy dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2023. Również te zagadnienia były dyskutowane na wszystkich komisjach i bardzo proszę panią skarbnik o przybliżenie tego zagadnienia. No tak, proszę państwa, więc po zmianach wprowadzonych w dniu dzisiejszym nasz budżet będzie przedstawiał się następująco. Dochody będą wynosiły 37 958 505 zł i 68 groszy. Wydatki to 42 473 845 zł i 68 groszy. Deficyt to już wiemy jaki jest, 4 515. Chciałabym, żeby był milion. Plan dochodów zwiększamy o kwotę 1 192 182 zł. Zmiany zostały dokonane na podstawie decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego i są to przesunięcia w dziale 85502 rodzina z tytułu świadczeń wychowawczych. Zaktualizowano plan dotyczący subwencji oświatowej w związku z ostateczną kwotą przewidzianą na rok 2023 i zwiększono go o kwotę 192 zł. W dziale 75095 zwiększono plan o 150 zł i to są środki, które dotyczą finansowania zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, a konkretnie chodzi o nadawanie numerów PESEL. W dziale 853-95 zwiększono plan o kwotę 1 047 840 zł. Związane jest to ze złożonym zapotrzebowaniem na środki w celu wypłaty rekompensat dla podmiotów energetycznych, które są wypłacane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. I ostatnia zmiana po stronie dochodów jest wprowadzana w dziale 801. Oświata i wychowanie. Jest to projekt mający na celu stworzenie miasteczka rowerowego na placu przed szkołą podstawową na ulicy Szkolnej. Dofinansowanie do tego projektu wynosi 144 tysiące. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 792 182 zł. Zmiany po stronie wydatków dotyczą przesunięć między działami na wniosek jednostek organizacyjnych miasta w celu zabezpieczenia planu. W dziale 801 oświata i wychowanie wprowadzony został projekt, o którym już wspomniałam, wraz z zabezpieczeniem wkładu własnego w wysokości 16 tysięcy. Ponadto wprowadza się do budżetu w dziale 754, czyli bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Górowo w kwocie 600 tysięcy. W załączniku inwestycyjnym pojawiła się inwestycja dotycząca zagospodarowania terenu wraz ze stworzeniem miasteczka rowerowego przy ulicy Szkolnej w Górowie w ramach realizowanego projektu z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. To są zmiany w budżecie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do zmian w budżecie?
Nie widzę. Spytam właśnie jeszcze raz pana przewodniczącego do spraw budżetu, jakie jest stanowisko komisji w tym temacie dokonania zmian w budżecie miasta? Żeby już rozwiać wszelkie wątpliwości, głosujemy nad pozytywnym zaopiniowaniem, bo takie też komisja zaopiniowała pozytywnie te zmiany w budżecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywnym dokonaniem zmian w budżecie miasta w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Zmiany w budżecie miasta zostały przegłosowane jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnej uchwały przewidzianej na dzień dzisiejszy. Jest to uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za właścicieli, przepraszam, w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Temat ten był poruszany przez Komisję Gospodarki Komunalnej, tutaj głównie. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do tego zagadnienia? Poproszę pana przewodniczącego komisji o zajęcie stanowiska. Szanowni państwo, też nasza komisja pochylała się nad tym tematem. Była też pani przedstawicielka zakładu właśnie z Bartoszyc, która nam też szczegółowo opisywała całą sytuację, jeżeli chodzi o te ponoszenie górnych stawek. I komisja, no też żeśmy długo bardzo się pochylali nad tą sprawą, ale w ostateczności żeśmy też pozytywnie zaopiniowali projektem uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgłasza się pan radny Bachanowicz. Bardzo proszę. Ja bym chciał tylko dodać, że tutaj przedsiębiorcy od stycznia prawdopodobnie nowego roku dostali nowe stawki za wywóz, za śmieci, za nieczystości i te podwyższone stawki były niezgodne z naszą uchwałą, która jakby nie zezwalała na te ponoszenie tych stawek i tutaj ustaliliśmy z panią, która była obecna na komisji, że te faktury, które przedsiębiorcy otrzymali, mają być regulowane tak i lub skorygowane i przy następnych fakturach będzie ta kwota podniesiona, będzie uwzględniona. Dziękuję bardzo za dodatkową informację. Czy ktoś z państwa jeszcze miałby uwagi w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie, zechce zagłosować. Trwa głosowanie. Czekamy na głosy. Przyblokowało się. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Anna Piszczek ma problem techniczny. Jest na tak. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. I kolejną uchwałą przewidzianą na dzień dzisiejszy jest to uchwała dotycząca przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo i Ławeckie na rok 2023. Temat ten co roku tutaj do nas wraca. Ważna jest sprawa opieki nad zwierzętami. Mamy tutaj również stanowisko Inspekcji Weterynaryjnej z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bartoszycach, który zapoznawał się, lekarz powiatowy w Bartoszycach, po zapoznaniu się z projektem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności, wyraża pozytywną opinię o przyjętych rozwiązaniach. Tak generalnie można to przyjąć. Temat ten był poruszany na naszych komisjach i tutaj komisją wiodącą była Komisja Gospodarki Mieszkaniowej pana Czesława i bardzo proszę pana Antonowicza o przedstawienie stanowiska komisji. Tak, no wszyscy jesteśmy wrażliwi na temat zwierząt, także jednogłośnie podjęliśmy decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu projektu. Nie? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby uwagi do tego tematu? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przyjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo-Iłowieckie w roku 2023, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. I ostatnią uchwałą przewidzianą na dzień dzisiejszy jest to uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim za rok 2022. Sytuację tutaj przedstawiła uprzejmie tutaj pani nasza kierownik. Czy ktoś z Państwa miałby jeszcze uwagi do tej uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim za rok 2022, zechce zagłosować. Dziękuję. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2022 zostało przyjęte jednogłośnie. Dziękuję. Wysoka Rado, w ten sposób wyczerpaliśmy prawie już nasz dzisiejszy punkt obrad. Został nam jeszcze punkt tutaj taki ogólny, tradycyjny, wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę, ktoś ma sprawy, proszę o zgłaszanie się. Pani Ewa Antochów, bardzo proszę. Korzystając z obecności pana Edwarda Drymucha, chciałam zapytać o taką rzecz. No to jest takie troszeczkę oczywiste, bo wszyscy, którzy interesują się życiem naszego miasteczka, wiedzą, że droga Sikorskiego-Krasickiego będzie remontowana, tak? Ale tutaj nastroje w mieście są takie nieciekawe, bo rzeczywiście ta droga wygląda okropnie. I ja bym bardzo prosiła, jeśli pan Edward jest w stanie, żeby nam przybliżył, kiedy ta inwestycja ruszy. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Inspektor. Więc tak, jutro, z dniem jutrzejszym będzie przekazanie placu budowy i ustalone, powiedzmy, tam szczegóły. Może chodzi o materiały rozbiórkowe, inne rzeczy. Natomiast no, musi być dopuszczona do ruchu ulica Przemysłowa, żeby skierować ruch na tamtą ulicę. Przecież nie da się zamknąć dwóch ulic, nie byłoby w ogóle wjazdu do miasta. Po prostu dlatego, no troszeczkę pogoda też swoje zrobiła, bo akurat wczoraj i dzisiaj miała być położona trzecia warstwa asfaltu, tak zwana ścieralna, w ulicy Przemysłowej. No nie dało się, po prostu musi być dodatnia i to w granicach, powiedzmy, chociaż 10 stopni. Wówczas dopiero się kładzie, prawda, masę asfaltową, a szczególnie ścieralną. Dlatego mówię, jeśli chodzi o tutaj Sikorskiego, to rozpoczęcie prac nastąpi, no myślę, że w ciągu tygodnia, tak liczę na to, bo pogoda na pewno się poprawi, przecież nie będzie cały czas zima i ujemnych temperatur, nie sądzę. Więc na pewno w miesiącu kwietniu rusza ulica Sikorskiego, Krasickiego troszeczkę później z uwagi na położenie w strefie konserwatorskiej, w strefie zabytkowej miasta, ogólnie mówiąc. Rusza też od trzeciego budowa ulicy Armii Krajowej. Także na dzień dzisiejszy jest po prostu ustawiane oznakowanie i od 3 kwietnia rozpoczyna się również budowa ulicy Armii Krajowej. Jeszcze pani Ewa chce dopytać, jeszcze bardzo proszę. To znaczy ja tylko chciałam podziękować, bardzo fajnie pan to wszystko streścił. Mam nadzieję, że dotrze to do naszych troszeczkę może bardziej niecierpliwych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zgłasza się radny Narkiewicz, bardzo proszę. Ja również do tego tematu. Panie Edwardzie, czy jest jakiś zaplanowany, nie wiem, jakiś pomysł na docieranie dzieci do przedszkola podczas remontu na przykład, tak? Bo to może być kłopot. Czy jest to brane pod uwagę, tak? Jest to brane pod uwagę, to będzie po prostu niecała inwestycja naraz robiona.
jest to niemożliwe, bo po prostu nie byłoby dojazdów. Ja w tej chwili nie pamiętam, ile stref jest, jeśli chodzi o tymczasową organizację ruchu, bo jak widzicie, zauważacie, że przy każdej inwestycji jest organizacja ruchu, więc jest dzielona często, gęsto inwestycja na dwie, na trzy części. No nie jest to takie może wygodne i dogodne dla wykonawcy, no ale tutaj innej możliwości nie ma. Także oczywiście ja w tej chwili nie pamiętam organizacji ruchu, to musiałbym spojrzeć. Dziękuję bardzo. Tak, pan radny Szlejry się zgłasza, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, czy nie dałoby rady zrobić tego odcinka od Sikorskiego koło kościoła tutaj, koło pana Rochunia w ramach... Tak, już odpowiadam. Da się, da i będzie zrobiony, ale w ramach innej inwestycji. W ramach inwestycji inwalidów wojennych. I mam następne pytanie. W związku z tym, że Sikorskiego będzie robiona, ruch pójdzie przez Przemysłowo. Chodzi mi o miejsca parkowania koło sklepów budowlanych. Tam będzie taki zatory się tworzyć, podejrzewam. Tak, odpowiadam oczywiście. Myślę, że większość z Państwa wie, a może i wszyscy, że temat parkingów powinien zabezpieczyć po prostu przedsiębiorca. I tutaj, no na ile się udało, to się udało, tam troszeczkę się udało zrobić, ale no, są to małe parkingi. No niestety miasto nie może inwestować w tereny prywatne. Tak, panie Edwardzie, stawiamy zakaz zatrzymywania się postoju przy sklepach. W tej chwili nie pamiętam, czy już mam stałą organizację ruchu. Powinienem mieć, ale nie wiem. Nie odpowiem w tej chwili. Ale można zajść, sprawdzimy. Rozumiem. I chodzi mi o ulicę Szkolną. Tam znowu wrywany jest ten zwalniacz ruchu. Jeden element, nie widzę go nawet na poboczach. Nie wiem, czy ktoś go gdzieś tam... Tak, no a o tej dziurze też przypominam. Zaraz jeszcze momencik. Koło sklepu RODO chyba nie obowiązuje pana Niedoszlańskiego. Tam bodajże przyłącze było robione na mynie. I jeszcze mam taką sprawę, taką sugestię. Nie wiem, czy to jest możliwe. W związku z tym, że mamy tutaj... przedsiębiorców, którzy robią te asfalty, widziałem, mają walce takie małe, mini, może by załatwić takie profesjonalne łatanie dziur przy okazji. W tej chwili... No... Tych firm, które są w Górowie, nie, nie na, naszymi tutaj no, środkami. I takie łatanie na pewno by pomogło, moim zdaniem. Zgadzam się tutaj z panem radnym, natomiast koszty są dość poważne, jeżeli byśmy chcieli po prostu wynająć firmę na cząstkowe łatanie. My już kiedyś tam występowaliśmy w dawnych latach i no, różne firmy wygrywały, ale to naprawdę jest dość drogie, więc te małe dziureczki łatamy sami. Natomiast takie poważniejsze, mi chodzi. Takie poważniejsze w ulicy, powiedzmy Lipowej, szczególnie tam Wyszyńskiego, te przyjęte nowe ulice, przekazane, bo nie przejęte, jak sami wiecie, zostały one przekazane nam po prostu na mocy ustawy. No, zastanawiam się właśnie nad takim, bo to są duże, prawda, ubytki i tam na pewno będzie wymagana już tutaj jakaś firma. No, nie chcę tutaj opowiadać o tej firmie, która dzisiaj, prawda, jest wykonawcą naszych dróg, czy by się zgodziła, bo być no może, myślę może. O tej firmie, która jest no tutaj, właśnie, bo to właśnie, zwiąże się tak, z tak transportem myślę. Sprzętu i tak, tak dalej, to są koszta, nie? A czasami tak bywa... sprzęt już jest w Górowie, tak, powiedzmy, nie? Tak, o to mi tak, chodzi. Tak, tak, dokładnie tak, dlatego się zastanawiamy nad tym, żeby wykorzystać tą firmę do łatania tych większych dziur, prawda? To by dobrze, tych ubytków. Natomiast, no mówię, na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma ustaleń, wiemy sami, że jeszcze za wcześnie, no próbujemy coś tam robić, ale to mówię tak, no doraźnie, tak to nazwę. Tak, rozumiem. Dzięki. Pan radny Łukianowicz się zgłasza, proszę. Ja mam taką prośbę odnośnie oświetlenia na obwodnicy, że należałoby chyba znacząco skrócić czas włączania tych lamp, bo one tam dosyć wcześnie się włączają. Przy okazji nie wiem, czy to ta sama firma będzie robiła, bo to jakiś pan przyjeżdża, tak, do skracania czasu tych świecenia tych lamp. I nie wiem, czy to ta sama osoba wymienia lampy też, czy tam żarówki na... Bo też na zwycięstwa już tam zgłaszałem, tak, bo tam tak, też tak, są tak, problemy z lampą, która już tam ryga, także nie, nie wiem, czy będzie żarówka ja wymieniana, czy będzie cały klosz, także nie już wiem. Już mówię, do jednej, po prostu do jednego punktu nie przyjeżdża zazwyczaj, no bo to są koszty, prawda, zbyt duże. Jeśli uzbieramy kilka sztuk, to wówczas wymieniamy, ale na dzień dzisiejszy
Jak wiecie, planujemy wymianę, nie pamiętam ilu, ale w zależności od tego, czy weźmiemy inteligentne, nieinteligentne i tak dalej, to lampy, czy po prostu no, inteligentne mam na uwadze, z czujnikami ruchów i tak dalej, to być może, że na dzień dzisiejszy nie będziemy jeszcze no, wymieniali tych punktów świetnych, bo to jeżeli nie czarujmy się tam gdzieś przy takim gęstym oświetleniu, jeden po prostu punkt no, nie jest oświetlony, to chyba nic się takiego nie dzieje i nie ma chyba zagrożenia jakiegoś. No tam akurat na zwycięstwa są dosyć rzadko te lampy ustawione i tak jak jedna ta, no, ona tam więcej nie świeci niż świeci, no to tak dosyć ciemnawo jest na tej ulicy. Mogę tym się zgodzić z panem radnym, ale tutaj znaczy, to ja rozumiem przy okazji. Jest radny, który nie ma oświetlonej przez całą noc praktycznie ulicy, można powiedzieć, czyli od godziny 23. Jest wyłączone oświetlenie całkowicie w ulicy Przemysłowej, Wojska Polskiego, część Wyszyńskiego i tutaj, no, że tak nazwę, na całym osiedlu Wojska Polskiego. No jakoś tam nic się takiego strasznego nie dzieje. Przy okazji, dlatego mówię. Ale oczywiście, będzie. Zapisujemy skracany ten czas, jak będzie też. I uzupełniamy po prostu, jeżeli to jest tylko wymiana żaróweczki, to naprawdę nie jest to tam żaden koszt. Jasne, że tak. Dziękuję. Zgłasza się radny Szlajry jeszcze bardzo. Ja jeszcze mam takie pytanie, czy ścieżka Dolino Młynówki będzie podświetlona, bo ciepło się robi i dość długo zaczynają ludzie chodzić. Czy to wróci oświetlenie na nią? Czy... Tak, oczywiście. Oczywiście to zostało tak, jak wiecie, no, dlatego, no że nie korzystano, czy ludzie nie korzystali w okresie zimowym, zostało tam po prostu wyłączone całkowicie. Teraz oczywiście tak, tylko się jeszcze tam zastanawiamy, czy co drugą żarówkę po prostu czasami, czyli w połowie nie. Dzięki. No, dzięki. Dziękuję. Więcej pytań nie ma. Na dzisiejszej sesji jest pan dyrektor szkoły podstawowej, pan Dariusz Hawrylec. Pan dyrektor miałby coś do przekazania? Rozumiem, że pana interesowało sprawozdanie odnośnie średnich wynagrodzeń nauczycieli. Jest wszystko jak najbardziej, więc tutaj myślę, że jest w porządku. Dobrze, w związku z powyższym, że wyczerpaliśmy wszystkie punkty na dzisiejszą sesję, zamykam 52. sesję Rady Miasta Górowo-Iławeckiej. Dziękuję bardzo.